bo prawda Boża wprowadzona w praktykę jest jak młot na froga. Młot na froga. Rozumiecie, że jesteśmy jedynym ruchem w tym kraju, który w ten sposób funkcjonuje. Dobroć Boga została wykrzywiona, wypaczona. A rozumiecie, o co chodzi? Ludzie nie rozumieją, co to jest, że Bóg jest dobry. Czytają taki fragment, że do opamiętania Boża dobroć cię prowadzi. I myślą, że to wygląda w ten sposób, że przez całe ich życie chodzenia z Bogiem, to w ten sposób będą się zbliżać do Pana, bo Pan im będzie okazywał dobroć. To jest bzdura. To jest bzdura. Ten werset nie dotyczy tego. Jak się wczytasz ten werset, to zobaczysz, że on dotyczy Ewangelii. Boża dobroć do opamiętania cię prowadzi. Co to znaczy? Że Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto dobroć Boga. Rozumiesz? I to coś prowadzi do opamiętania. To coś. Takie coś prowadzi do opamiętania. Takie coś. To nie dotyczy potem chodzenia z Bogiem. Że chodzę z Bogiem i teraz odczuwam taką Bożą dobroć i ja się nawracam. Moja żona, wasza pastor, nawróciła się ze strachu. Bo sobie uświadomiła, że Jezus może wrócić. I ona będzie po złej stronie barykady. Rozumiecie, o co chodzi? Boża dobroć ją doprowadziła do tego. W Chrystusie Jezusie. Jeżeli jako wspólnota będziemy dawali się wychowywać Świętemu Duchowi, to my będziemy nie do zdarcia. Nie do zdarcia. Czy mi w ogóle... Przecież ja wiedziałem, że Artur ćpał. Uważacie, że mi przeszkadza, że ktoś ćpa? Mi? Przecież to nie ja mam zjazdy po towarze. To nie ja mam podniesione ciśnienie, że mi czachę wysadza. To nie ja nie mogę spać po 5 dób. To nie ja jestem elektryczny na najdrobniejszy szmer. To nie ja mam lęki. To nie ja chodzę cały czas w samooskarżeniach. Rozumiesz, to nie ja. Mi nie przeszkadza, że Artur śpał. Komu przeszkadza jemu? I moja miłość do niego. Moja miłość do niego. Miłość do niego. Spowodowała, że postawiłem mu różne ultimata, ale nigdy go nie zostawiłem i go nigdy nie zostawię. Rozumiecie? Nigdy. Nigdy. Ja jeszcze i tak nie zastosowałem różnych środków drastycznych. Nie zastosowałem takich środków. Rozumiecie? Bo jest na bardzo drastyczne środki, żeby go wyprowadzić z narkotyków. To działa szybko, jak sam Duch Święty. Nie będę o tym opowiadał teraz. To są takie metody. Potem ktoś mówi, że cud się zdarzył. Są takie cuda. Bardzo mi zależy, żeby tak rósł ten Kościół i ten zespół. Będziemy nie do zdarcia. Nic nas nie ruszy. Będziemy pewni tego, że za naszymi plecami jest jakiś przyjaciel. Ale to nie jest przyjaciel, co nas klepie po pupie i mówi, wszystko jest dobrze. Bóg jest dobry. Dalej siedź w kompromisie. Tylko to będzie przyjaciel, który postąpi tak, jak powiada Pismo.
Rozumiecie? Była tu kiedyś, kilka lat temu, w tym kościele taka sytuacja, że na jednej był tu taki człowiek, co przecież się świeżo nawrócił. I on miał takie przekonanie, że on teraz nie będzie pracował, bo on z Panem chodzi. Czy polegało to na tym, że zżerał z lodówki rodziców? To było to jego chodzenie z Panem. To była lodówka jego matki i ojca, z której żywił go Pan. Są tacy ludzie, tak pojmują łaskę. I on tak pojmował łaskę. I mówiono mu tutaj w kościele, że nie o to chodzi. Ale on tego nie rozumiał. On był ten chłopak z ulicy. To był człowiek z ulicy. I był na jednej grupie i trafił drugi chłopak z ulicy, który był dłużej nawrócony niż on. I podszedł do niego, wziął go na osobność na tej grupie i powiedział mu na ucho tak. Od jutra pójdziesz do roboty, bo ci inaczej noc złamie. On mówi, dobrze, bracie. I poszedł do pracy. Zaczął pracować, tak pracuje cały czas. Usłużył mu tak brat. Pytanie, czy to było w Duchu Świętym, czy w ciele. Jaki efekt otrzymaliśmy? Dobry, tak? Pracuje? Pracuje. Ja mówię, co to jest? Nowoczesna Ewangelia. Nowoczesna Ewangelia. To ten fragment Ewangelii, gdzie Jezus mówi, ile macie mieczy? Dwa, wystarczy. To ten fragment Ewangelii, który mówi o tym, że razy przyjaciela są lepsze niż pocałunki wroga. To ten fragment Ewangelii, tej starej Ewangelii. Bardzo chcę tego, żebyście miłość postrzegali w sposób praktyczny. Praktyczny. Praktyczny, nie enigmatyczny, nie dziwaczny. Rozumiecie? O to mi bardzo chodzi. Praktyka, nie teoria. Dlatego publiczna pokuta jest bardzo dobrą rzeczą. Ale nie pokuta, która wielokrotnie wygląda tak, że ktoś chce zabłysnąć, bo przyzna się do różnych swoich błędów publicznie. Nie. Ale właśnie pokuta, która wywołuje pewnego rodzaju wewnętrzny ból. Bo pokuta wywołuje ból. Rozumiecie? Tam, gdzie nie ma bólu, tam nie ma pokuty. Rozumiecie? Ból jest fajną rzeczą. Diabeł go przereklamował. Ale to jest dobra rzecz. Tylko trzeba je odpowiednio użyć. Proszę was, żebyście to w ten sposób widzieli. I daleko zajdziemy wszyscy. Bardzo daleko. I nie potkniemy się, rozumiecie? Wiecie, rozumiecie, że się nie potkniemy. Nie wiem, ile jeszcze czasu zajmie i będziemy bardzo szeroko opisani w Wikipedii. Rozumiecie? Staniemy się częścią kultury. A kiedy staniemy się częścią kultury, to dopiero zaczniemy robić robotę. Bo na razie to jeszcze się dobijamy do drzwi kultury w tym kraju. Rozumiecie, co tutaj chodzi? Na razie to jeszcze puch, my tam się jeszcze wbijamy. Rozumiecie? Ale już się niedługo wbijemy. A jak się wbijemy, to się rozgościmy. Rozejdziemy się jak woda po każdej dziurze. I wpłyniemy w każde miejsce. W każde miejsce. I o to tu chodzi. Ja tak rozumiem szerzenie Królestwa Bożego. W ten sposób. W ten sposób. Dlatego chcę, żebyście rozumieli, dlaczego my to tak robimy. Bo humanizm mówi, to jest poniżanie człowieka. To nie jest poniżanie człowieka. To jest ratowanie człowiekowi tyłka. Nas uczono, jak robiliśmy szkolenia terapeutyczne, nas uczono, że jak jest ćpunek w domu, nastolatek ćpunek, rozumiecie? To pierwsza rzecz, którą nie robimy, to nie litujemy się nad ćpunkiem. Nie litujemy się. Wystawiamy ćpunka w styczniu za drzwi. Ćpunek nie popełni samobójstwa. Co ty?
To jest tak egocentryczna dusza człowieku, że ona nie odbierze sobie sama życia. To już musi być człowieku tak zajechana głowa, żeby narkoman sobie życie odebrał, już się w pale nie mieści. Alkoholik coś innego, nie narkoman. Rozumiesz? To inna konstrukcja psychiczna. I Bóg w różnych przypadkach naszego życia w ten sposób nam pomaga. Tu kiedyś padła taka informacja do Ola, jak składa się to mówi, i powiedziała taką analogię, i Pan mi złamał nogę. Nogę mi Pan złamał. I ona użyła tej analogii, bo to jest fakt, który następuje wielokrotnie w pasterstwie. Kiedyś mieliśmy z Norbertem przyjemność rozmawiać z pasterzem, który 20 parę lat wypasał owce na hali. Wierzący człowiek, i on nas pouczał. To powiedzieliśmy mu, siedzieliśmy jak bobry, płakaliśmy tam wtedy, powiedzieliśmy, powinieneś nauczać na konferencjach dla pastorów. On był tam w jakimś zborze po prostu i był owczarzem, nie wiem jak to się nazywa, pasterzem owiec. I on opowiadał nam historie różne o tym, co się robi z owcami. I między innymi o tym, jak się łamie owcom nogi, bo to są fakty. Nie zdziwiło was nigdy to, że pasterz ma kij i laskę? Kij i laskę? Laska to było takie coś długiego z takim końcem i tym się owce przyciągało, jak szła, bo to głupie stworzenia, przyciągało się je, bo to była ta laska. A kij to był taki krótki bejsbol. Tym bejsbolem się lało owce. Łamało im się dokładnie, łamało im się nogi. I pasterz brał owcę nieposłuszną, która kilkakrotnie uciekała w las, bo to takie stworzenia, że idą koło lasu, człowieka, a ona do lasu idzie, a w lesie kto? Wilk. Ale ona jest głupia. To ona myśli, że ona może, bo ona się czuje wolna. On to przyciągał raz, przyciągał drugi, przyciągał trzeci. Owca nie reagowała na laskę, czyli symbol władzy. To w drugim ręku pasterza był kij. I on brał tą owcę, łamał jej nogę, rozumiesz? Potem brał kawałek deseczki, związywał jej od razu, brał na plecy i ją niósł. Tą owcę. Póki jej się noga nie zrośnie. Owca jest tak odporna, że jej się noga zrasta bardzo szybko. Rozumiecie? I co się dzieje później? On ją tak nosił przez 2-3 do 4 dni. I ona tak bardzo przesiąkała zapachem tego pasterza, że później jak ta noga jej się zrosła, to ona szła jak pies przy nim. Tak załatwiał owcy i tak robi Bóg. I ludzie myślą, nie, to nie jest łaska. Ja mówię, to jest łaska. Tylko w praktyce. W praktyce. W praktyce. Nie w teorii, w praktyce. Wolę złamać różne rzeczy w człowieku, wyciągając go tu do przodu. Rozumiecie? Niż doprowadzić do tego, że w samopotępieniu, w buncie, będzie siedział i będzie jarał przy ciebie jakieś gówno. Boży człowiek wypełniony Duchem Świętym! Rozumiesz? Ja nie mam zgody na takie rzeczy. Nie mam zgody. I chcę, żebyś rozumiał tą miłość. Bo to miłość jest. To miłość. Miłość. Miłość to nie są czułe słówka. Rozumiesz? Też są fajne czułe słówka od czasu do czasu. Fajnie, czułe słówka. Okej, jest super. Czułe słówka są fajne. A czasem trzeba tak.